Dobry wieczór, dzień dobry, co to już wypada powiedzieć. Do rzeczy. Zacznę od pytania do całej sali. Proszę o odpowiedź poprzez podniesienie ręki. Kto z Państwa wie, czym jest copyright trolling? No, trochę ponad połowa. Wyjaśnimy zatem tą pierwszą podstawową kwestię. Copyright trolling to, najprościej mówiąc, dochodzenie praw autorskich w sposób złośliwy, które jest zorientowane na uzyskanie pieniędzy z dochodzenia roszczeń, a nie z twórczości. To się ociera o ten problem, który poruszał pan Paweł Szulewski. W zasadzie prawo autorskie nie powinno służyć temu, aby wzbogacać się na naruszenia. Środki ochrony twórcy nie powinny służyć temu, żeby twórca zarabiał, kiedy poprzez to, że jego dzieło jest naruszane. Twórca powinien zarabiać na tworzeniu. Copyright trolling to takie zachowanie podmiotu uprawnionego, bo nie zawsze jest to twórca, to może być jakiś tam jego pośrednik, a czasem nawet to nie jest twórca. To jest takie zachowanie tego podmiotu, które jest nastawione na osiągnięcie szybkiego zysku. Najczęściej odbywa się to poprzez masowe wysyłanie pism z wezwaniami do zapłaty do osób mniej lub bardziej przypadkowych. Zapewne słyszeliście Państwo o takich sytuacjach, kiedy jedna lub druga kancelaria prawna albo quasi kancelaria, czy jakaś w ogóle dziwna firma masowo rozsyła do ludzi wezwania mniej więcej takiej treści. Twoje dane ustalono w toku postępowania, sygnatura taka a taka, zapłać nam 450 zł, jeśli nie zapłacisz, to istnieje ryzyko, że będzie postępowanie sądowe, no i wtedy może będziesz musiał zapłacić dziesiątki tysięcy, może będziesz musiał odpowiadać zgodnie z prawem amerykańskim i to nie jest żart. Jedna z firm zajmujących się copyright trollingiem straszyła ludzi tym, że będą oni musieli odpowiadać w Polsce z prawa amerykańskiego, które przewiduje bardzo wysokie odszkodowania. To nie jest żart. Copyright trolling nie zawsze, w zasadzie przejdę od razu do tego slajdu. Copyright trolling nie zawsze ma taką formę. Spotkałem się również z sytuacjami, kiedy na przykład fotografka znajduje na blogu swoje zdjęcie. Zamieszczone tam w zasadzie, no, poprzez jest to naruszenie. Ten blog miał 10 wyświetleń i został zorganizowany w ramach projektu organizowanego przez muzeum. Fotografka zażądała od pracownicy muzeum kilkunastu tysięcy złotych odszkodowania. Czyli jest to takie działanie nastawione na zysk. O, moje zdjęcie się wyświetliło na blogu, było 10 wyświetleń, zapłać mi 13 tysięcy złotych. Pracownica muzeum zapłaciła w ratach po 500 złotych. I to jest smutne. Copyright trolling może dotyczyć faktycznych naruszeń, może dotyczyć domniemań naruszeń, ale generalnie jest to takie działanie, które jest nastawione na to, żeby jakaś osoba dostała wezwanie do zapłaty i żeby dostała propozycję ugodową na zasadzie bliskiej do szantażu. Słuchaj, wiem, że coś naruszyłaś, mogę coś z tym zrobić, zapłać mi tyle, a tyle, to się załatwi. Podkreślam, że copyright trolling czasami uderza w osoby niewinne. Na przykład głośno było w Polsce o działalności firmy Lex Superior, która starała się odzyskiwać pieniądze za rzekome naruszenia praw do filmów pornograficznych. No i ta firma twierdzi, że po prostu wiele polskich emerytek udostępniało takie filmy. I to nie jest tak, że w domu emerytki jest zapewne wnuczek, który udostępnia pornografię w internecie. Nie. Mówimy o osobach, które na przykład miały komputer w domu po to, żeby raz w tygodniu rozmawiać na Skype'ie z synem, który mieszka za granicą. I te osoby naprawdę nie mają pojęcia, dlaczego dostały pisma z wezwaniami do zapłaty. Ten kod, który widzicie na slajdzie, to jest po prostu link do mojego artykułu, który szerzej wyjaśnia zjawisko copyright trollingu. Żałuję, że nie mogę tego omówić, że nie mogę poświęcić całej konferencji, całej... Tak, właściwie chciałbym temu poświęcić całą konferencję. Po prostu, jeśli chcecie zgłębić temat, możecie zacząć od tego. Ponieważ krytykuję copyright trolling mniej więcej od roku 2008, najpierw opisywałem to jako zjawisko zagraniczne, później jako występujące w Polsce, no to naturalne jest to, że prawnikom, którzy się tym zajmowali, nie bardzo się to podobało. I oni pisali na mnie różne skargi do Rady Etyki Mediów,
pisząc w nich między innymi, że ja szkodzę twórcom i prawom autorskim, bo przecież oni dochodzą praw twórców, a ja tu utrudniam, krytykuję, nie wiadomo co. No i moje zdanie na ten temat jest całkiem inne. Copyright trolling szkodzi twórcom i szkodzi prawom autorskim. Wykorzystywanie praw autorskich po to, żeby wyciągnąć 470 zł od kobiety, która nawet nie wie, co to jest BitTorrent, to jest po prostu coś, co twórcom szkodzi. Dlaczego? Po pierwsze, prawnicy zajmujący się copyright trollingiem najczęściej mówią, że chodzi o edukację. Ci ludzie dostaną wezwanie, wystraszą się, zapłacą i oni już będą wiedzieli, że praw autorskich nie można naruszać. Moim zdaniem jest to akt przemocy wobec tej osoby. Dla niejednego polskiego emeryta kilkaset złotych to jest przeżyć albo nie przeżyć miesiąca. Akt przemocy nigdy nie służy edukacji. Tutaj na dorzuconym piktogramie widzimy pałkę, ale tak naprawdę prawo czasem może być taką pałką. Czasem prawo jest narzędziem, które służy do wyciągnięcia pieniędzy od osoby, która tak naprawdę nie jest nic nikomu winna. Jeśli coś takiego robimy w imię prawa autorskiego, to czego uczymy ludzi? Wyobraźcie sobie teraz panią, która przez 55 lat pracowała w urzędzie, idzie na emeryturę, no i nagle dostaje takie pismo, nie wie dlaczego. Ona się uczy tylko tego, że prawo autorskie to jest takie narzędzie do wyciągania od ludzi pieniędzy. Ona również o tym mówi całej swojej rodzinie, wszystkim wnuczkom i praktycznie hodujemy sobie nowych krytyków praw autorskich, ale takich, którzy są po prostu przez prawo autorskie skrzywdzeni. Druga rzecz, copyright trolling to jest w zasadzie gospodarka rabunkowa. Liczymy na to, że dany twórca będzie mógł wyciągnąć za jednym rzutem kilkaset złotych od jakiegoś tam człowieka czy od bardzo wielu ludzi. Ale uwierzcie mi, jeśli wielu ludzi dostanie pismo, gdzie jest pełnomocnictwo wystawione przez danego producenta filmowego, oni zapamiętają, jaki to producent. Ci w ogóle ludzie, ja sam odbyłem kilkaset rozmów z osobami, które były ofiarami copyright trollingu, w tym sensie, że mam podstawy, by sądzić, że te osoby naprawdę nic nie zrobiły, ale otrzymały pisma z wezwaniami do zapłaty, otrzymywały nawet telefony, czasem z pogróżkami, wielokrotnie, czasem w nocy. Takie czasem działania są podejmowane w celu niby walki z piractwem, a tak naprawdę nie mamy pirata, tylko mamy skrzywdzoną osobę, która później wcale nie chce kupować filmu. Czasem prowadzę z ludźmi takie rozmowy. Wie pan co, no chyba faktycznie naruszyłem prawo. Ja się pytam jak? Udostępniał pan coś na BitTorrencie? No nie, obejrzałem film na YouTubie. Ja mówię, wie pan, to pismo, które pan dostał, dotyczyło BitTorrenta. A co to jest BitTorrent? Tutaj jeszcze wspomnę krótko o sytuacji, jaka miała miejsce w Japonii. Kiedyś w 2012 roku wprowadzono tam najostrzejsze prawo antypirackie, pozwalające na wsadzenie ludzi do więzienia za pobranie pliku. I potem spadła sprzedaż muzyki w Japonii. Dlaczego? Bo ludzie bali się korzystać z treści. Taki jest też efekt copyright trollingu. Copyright trolling to sytuacja, kiedy kasa jest ważniejsza niż prawo. I niektórym ludziom się wydaje, że ten status quo uda się utrzymać i zawsze będziemy mogli zarabiać poprzez zastraszanie pod pretekstem ochrony praw autorskich. Otóż nie. Jeśli zastraszamy setki tysięcy ludzi czasem, no to w końcu ktoś powie, a może jakiś poseł by się tym zainteresował. Taka sytuacja już miała miejsce. Kolejny link do artykułu. Poseł Andrzej Jaworski, który zazwyczaj nie zajmuje się prawami autorskimi, zaproponował już kiedyś, aby zdekryminalizować udostępnianie dzieł w internecie w sposób niekomercyjny. Było to bardzo ostro krytykowane, szczególnie przez tych, którym zależy na ostrzejszym prawie autorskim, ale tak naprawdę była to propozycja rozwiązania problemu copyright trollingu i będą się pojawiały kolejne propozycje i one nie zawsze będą idealne. Czy ta propozycja była dobra, czy nie? Moim zdaniem nie najlepsza, ale była to jakaś propozycja. Skomplikowane zagadnienie, nie będę miał czasu. Przejdę od razu do tego. Copyright trolling wytwarza cały rynek antypirackich firm, które oferują swoje usługi twórcom. I zwracam uwagę na jedną rzecz. Twórca na tym rynku jest konsumentem. On jest człowiekiem, do którego przychodzi na przykład prawnik albo jakiś quasi-prawnik i mówi tak, słuchaj, ty nam tu podpisz pełnomocnictwo, nikt się nie dowie, nie będzie nic złego się działo.
Niektóre firmy antypirackie na swoich stronach gwarantują artystom anonimowość, a później wysyłają w ich imieniu pisma, załączając kopię pełnomocnictwa, mówiąc, kto dokładnie im to zlecił. Niektóre firmy robią coś takiego, że gwarantują wygrywanie procesów sądowych. Powiedzcie mi, kto uczciwy może to zagwarantować? Kończy mi się czas, wiem o tym. Powiem krótko. Zachęcam was do zgłębienia tematu i do dostrzeżenia, że czasami dochodzenie praw autorskich może przyjmować ten złośliwy charakter. Jeśli będziemy się na to zgadzać i będziemy to tolerować, jako twórcy będziemy szkodzić prawom autorskim i będziemy szkodzić samym sobie. Dodam, że ja również jestem twórcą i od 10 lat uzyskuję wynagrodzenie wyłącznie z praw autorskich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.